Mistrzostwa świata za pasem. Radek, jak tutaj wygląda Twoja obecna forma, regulacja wagi? Regulacja wagi nie jest zbyt duża, około 3-4 kg. Forma, no, wydaje mi się, że to sam turniej pokaże. Na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze. Jak nie będzie do końca przygotowań, kontuzji, myślę, że uda się coś osiągnąć na tych zawodach. Zabrakło Cię na Mistrzostwach Europy. Dlaczego nie byłeś tam i czy ten start, który mogłeś tam mieć, miałby jakieś znaczenie? Czy taki pierwszy start w tym sezonie poważny od razu będzie tutaj, nie będzie Cię tremował za bardzo? Na Mistrzostwa Europy nie pojechałem, ponieważ przegrałem rywalizację z bardzo mocnym przeciwnikiem od nas tutaj z kraju, z Marcinem Oleniczakiem. Tutaj na Mistrzostwa Świata trener postawił na mnie. Jest to mój debiut, pierwsze zawody tej rangi. Myślę, że będą dobrze zapamiętane przeze mnie i skończą się dobrym startem. Stres debiutanta, nie boisz się czegoś takiego, zanim wejdziesz na matę? Stres zawsze jest przed zawodami. Starać się będę myśleć o Mistrzostwach Świata jako o normalnych zawodach. Dać siebie wszystko i nie myśleć o tym, że to są Mistrzostwa Świata. Myślę, że będzie tak na każdych zawodach. Mata, przeciwnik i w głowie tylko to, żeby wygrać i odnieść sukces. Czy jakiś jest rywal, na którego byś nie chciał trafić na początku swojej drabinki? Wydaje mi się, że nie ma takich rywali. Do każdego zawodnika podchodzę tak samo. Każdy jest mocny. Sama nazwa turnieju Mistrzostwa Świata świadczy o tym i mobilizuje do tego, żeby dać 100%, a nawet więcej swoich możliwości, i wtedy na pewno zejdzie się z matu jako wygrany. I teraz Mistrzostwa Świata. Jaki sobie cel stawiasz? Czy stać cię na walkę z tymi już najlepszymi, czy liczysz tutaj, że na przykład trafisz na jakiegoś mocnego rywala, który cię pociągnie do repasaży? Myślę, że każdego z nas z reprezentacji tutaj ze składu stać na to, żeby osiągnąć najwyższe laury na tych zawodach. Dam z siebie wszystko i ciężko mówić o tym, gdzie się widzę, ale na pewno marzeniem i celem jest każdego z nas zdobycie medalu i tego upragnionego złota. Ze zdrowiem wszystko w porządku? Wszystko w porządku, jest żadnych kontuzji większych nie ma, jakieś tam mikrourazy, ale to jest normalne w tej dyscyplinie sportu.